Cześć, jestem Adam i pracuję w Polskich Liniach Lotniczych LOT i dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda praca jednego z mechaników lotniczych z LOTAMS. Właśnie znajdujemy się w hangarze LOTAMS, gdzie pracują mechanicy lotnicze, tak jak Kinga. Cześć. Hej. Opowiesz nam o swojej pracy, czym się dokładnie zajmujesz? Pewnie. Jestem mechanikiem obsługi liniowej, tak zwanej LEKI, czyli głównie wybudujemy przeglądy na hangarze. Czyli nie ma takiego kogoś jak mechanik lotniczy, są różne podtypy takiego mechanika, tak? Oczywiście, jest nas bardzo dużo, każdy ma swoją specjalizację. No i jesteśmy też podzieleni, bo obsługi są i właśnie liniowe, czyli wykonywane głównie na starcie, na płycie, oraz przeglądy ciężkie. Jak wyglądała w ogóle Twoja droga do zostania tym mechanikiem lotniczym? Jakieś studia, szkolenia? No tak, zaczęłam od technikum lotniczego na Gładkiej tutaj po sąsiedzku. Tam zrobiłam szkolenie szybowcowe i od tego zaczęła się tak naprawdę miłość do lotnictwa. Później poszłam na studia do Dęblina, tam zrobiłam inżyniera i wróciłam do Warszawy na magisterkę na VAT. Jak znalazłaś się tutaj, w LOTAMSie? Trochę przez przypadek, bo znajomi właśnie ze studiów przyjęli się tutaj do pracy, więc ja po pierwszym semestrze magisterki po prostu aplikowałam i się udało dostać. No i już 5 lat tutaj jestem. To może teraz pokażesz nam, jak wygląda przegląd takiego samolotu? Oczywiście. Powiedz, jak wygląda przegląd takiego samolotu? Czy macie jakąś checklistę, której się musicie trzymać? Tak, mamy określoną dokumentację przygotowaną właśnie przez albo operatora, albo engineering. W zależności od samolotu są to różne checklisty, różne też te rutynowe przeglądy, tak? Ponieważ mamy przegląd, który wykonuje się co 2 dni, jest to daily. Inaczej wygląda na 737, inaczej wygląda na Embraerze. To ile trwa przegląd takiego samolotu? To też w zależności od czynności, które mamy do wykonania, bo te krótkie liniowe przeglądy trwają kilkanaście godzin, ale czasem samolot wchodzi na hangar i stoi na przykład 2 dni. A pracujesz na różnej flocie? Tak, posiadam licencję na wszystkie 3 typy samolotów, które latają dla LOT-u. No teraz mamy tutaj Romeo Foxtrot, nasz słynny franek, Dreamliner. Na tym samolocie zdejmowany był silnik. I co właśnie z tym silnikiem? Dlaczego on jest zapakowany? Gdzie go szykujecie? Akurat ten jest już zapakowany. Dzisiaj to przygotowaliśmy do transportu do producenta na przegląd. Ponieważ silniki są wysyłane do producenta, bo tylko oni mają na to licencję. A na jakim samolocie pracujesz najczęściej? Najczęściej pracuję na Embraerze. No to może pokaż, jak wygląda Embraer. Jest ci jakiś w hangarze? Oczywiście, zapraszam. No chyba tam jest, nawet widzę. No i mamy Embraera 185. Tak. Może powiedz na przykładzie tego samolotu, jak wygląda taki przegląd. No tutaj mamy akurat na hangarze dzisiaj Indie Papę. Akurat ten model stoi na usterkę zbiornika. Ale zwyczajnie, rutynowo wygląda to tak, że samolot wchodzi na hangar. Musimy oczywiście właśnie obejrzeć najpierw poszycie i koła. No i tak naprawdę w zależności od operatora, co sobie życzy, to musimy wykonać. Bo oprócz przeglądów rutynowych, liniowych, mamy też właśnie dodatkowe zlecenia. W przypadku takiego samolotu, ile zajmuje taki rutynowy przegląd? Rutynowy przegląd, powiedzmy rutynowy, to jest taka duża teczka, gruba, przygotowana specjalnie dla nas. Każdy dostaje swoją działkę do wykonania, no i mamy tak naprawdę 12 godzin na to, żeby, albo mniej, żeby wykonać te wszystkie czynności. Czasem samolot stoi 2 tygodnie, czasem stoi 2 dni. Tak naprawdę trudno to jest przewidzieć, ile to zajmie. A z reguły, co sprawdzasz w takim samolocie? Możesz wymienić tam jakieś takie przykłady? Tak, no ja jestem awionikiem, więc głównie awionikiem, więc zajmuję się wszystkim tym, co związane z elektroniką, z przyrządami nawigacyjnymi. Więc wszystko to trzeba przetestować, obejrzeć. Czasem wymieniamy przewody, jak zdarzy się usterka. Wgrywamy softy do samolotu, tak? Wgrywamy bazy nawigacyjne. Wszystkie światła zewnętrzne, wewnętrzne, awaryjne. Wszystko to trzeba obejrzeć. I tutaj moje kolejne pytanie. Wspomniałaś, że współpracujesz z innymi mechanikami. Czy dzielicie się obowiązkami? Pracujecie na jednym typie samolotów? Czy w ogóle jak to wygląda u Was? Pracujemy tak naprawdę na kilku typach samolotów. Właściwie na wszystkich, tak? Czasem mamy 3 samoloty w ciągu jednej zmiany. No i jesteśmy faktycznie podzieleni w zależności też od specjalizacji, ponieważ są płatowcowi, silnikowi, ludzie, którzy zajmują się zazwyczaj, nie wiem, serwisingiem na przykład podwozia. Więc każdy ma swoją taką specjalność, że tak powiem.
Na przykład moja ekipa awioniczna, nas 6 osób. Jak mamy 3 samoloty, to jesteśmy podzieleni porówno, każdy na swój. Albo jak skończymy na jednym, to później całą ekipą idziemy na drugi, jest szybciej. No a skoro jesteś mechanikiem, tak właśnie doszukuję się i nie widzę żadnych narzędzi. Masz jakieś narzędzia? No naszym głównym narzędziem tak naprawdę jest latarka, tak? Krętak. Bardzo ważna rzecz. Dokumentacja, no bo to też jest jednak narzędzie. A resztę wypożyczamy sobie z narzędziowni. Oprócz latarki i narzędzi mamy też bufet narzędziowy. Znaczy bufet, potocznie tak to nazywamy bufet, jest to skrzynia narzędziowa. Mamy tutaj podstawowe narzędzia, tak naprawdę nasadki, różnego rodzaju klucze, klucze płaskooczkowe, różnego rodzaju obcinaczki, no wow. Trochę tego jest. Dużo tego. Tak? No i oczywiście młotek. O, po co taki młotek? No bez tego niestety czasem się nie obędzie. Powiedz, co najbardziej lubisz w swojej pracy? Jakąś konkretną czynność czy całokształt? Lubię ją za całokształt. Tak naprawdę właśnie za różnorodność, za to, że każdy dzień jest inny. Przychodzę i nie wiem, co będę dzisiaj robić, ani na jakim samolocie. Więc to jest na pewno takie ciekawe, rozwijające. No i da się gdzieś do tego przyzwyczaić. No nie jest to zarazem trochę stresujące, bo jednak jest jakaś tam presja w waszej pracy. Musi działać szybko i efektywnie. Jak sobie z tym radzisz? Zgadzam się z tym, że jest presja czasu, no bo w lotnictwie wszystko musi być na już, co do godziny i no bo nasze opóźnienie spowoduje opóźnienia kolejnych rejsów. Aczkolwiek my o tym nie myślimy tak za bardzo. Dla nas praca musi być wykonana rzetelnie, zgodnie z dokumentacją. Musimy być pewni, że samolot jest sprawny, że wszystkie usterki zostały usunięte. To jest najważniejsze. Z racji, że jesteś mechanikiem lotniczym, to na pewno napotykasz się na jakieś usterki podczas przeglądu samolotu. Jakie są te usterki? W zasadzie najczęściej są to wymiany kół. Chociaż często jest tak, że koło jest jeszcze dobre, ale wymieniamy je po prostu, bo lepiej, żeby samolot poleciał i nie utknął tam, tylko wrócił do domu bezpiecznie z pasażerami. Różnego rodzaju żarówki, światła, lampki. Jest tego trochę, ale nie są to takie usterki, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo lotu i pasażerów. Ja rozumiem też, że w ramach swojej pracy wymieniacie też części, które są jeszcze użyteczne, prawda? Tak, w zasadzie tak, ponieważ części lotnicze mają określone swoje cykle i godziny i niekiedy wymieniamy coś, co jest sprawne, tylko dlatego, że skończył mu się tak ten okres, te cykle. Kinga, dziękuję Ci bardzo za opowiedzenie tylu ciekawych rzeczy na temat swojej pracy, ale może pokażesz mi jakąś konkretną czynność, którą wykonujesz w pracy? Oczywiście, nie ma problemu. Na przykładzie 787? Może pójdźmy na Embraera. Okej, to idę za Tobą. Zapraszam. Zawołamy Embraera 175, tym razem India Romeo. Wejdziemy sobie na górę, włączymy zasilanie i sprawdzimy światła awaryjne. Zapraszam. No dobrze, to zapraszam do kokpitu, włączymy zasilanie na samolocie. Dobrze, to najpierw włączymy baterię. Chwileczkę musimy poczekać. I nastała jasność. Teraz możemy przejść do paneli stewardesy i stamtąd możemy załączyć światło emergency. Klikamy przycisk test i zapalają nam się poszczególne światełka. Zapraszam. Sufitowe. Jeżeli samolot jest wyposażony w wyjścia awaryjne na skrzydła, to tu też mamy światełka awaryjne dodatkowe. To jest akurat Embraer 175, więc ich nie ma. Nad drzwiami wyjście i tutaj. Na szczęście wszystkie są sprawne, także możemy lecieć. Kinga, dziękuję Ci za ten ciekawy dzień w hangarze. Dużo się od Ciebie nauczyłem. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Super, bardzo się cieszę. Dzięki, że wpadłeś. Dzięki.
Jeżeli podobał Ci się nasz film, koniecznie subskrybuj nasz kanał, skomentuj i zostaw lajka.